ponad 19 tysięcy głosów i 18% poparcia. To wynik, który zagwarantował Małgorzacie Jacyniewicz obecność w drugiej turze wyborów samorządowych. Za Piotrem Trzystkiem, ale przed kandydatami popieranymi przez wielkie partie, czyli PO, PiS i SLD. Małgorzata Jacyniewicz na jakiś czas zniknęła z mediów. Czy to dobra strategia na kampanię wyborczą? Pokaże czas. W rozmowie z nami zapewnia, że teraz skupia się na dialogu z mieszkańcami. Namawiam wszystkich w tej chwili bardzo mocno do pójścia do drugiej tury wyborów, dlatego że to widać, że każdy głos jest ważny, a szczególnie namawiam tych, którzy nie byli w pierwszej turze. Dlatego że obrażanie się na polityków, obrażanie się na Szczecin, obrażanie się na to, że ktoś podejmuje jakieś decyzje, jest bez sensu, bo w tym momencie ci, którzy głosują, to oni głosują za nas. Więc jeżeli okazuje się, że 30% wyborców zagłosowało za 70% wyborców, którzy nie poszli do urn, no to ja współczuję tym pozostałym, bo oni nie mają na nic wpływu. Program kandydatki nie ulega zmianie, podobnie jak strategia wyborcza polegająca na silnej polaryzacji i dwóch zdecydowanie odmiennych wizjach miasta. Głosy na mnie to są głosy przeciwko Piotrowi Trzystkowi. Przeciwko polityce, którą prowadzi w Szczecinie, przeciwko wysokim czynszom, przeciwko braku umiejętności rozmawiania z mieszkańcami, przeciwko arogancji i bucie władzy, która w tej chwili ma w Szczecinie miejsce. Dlaczego Małgorzata Jacyniewicz zdecydowała się nie komentować wyborczych wyników i dlaczego w czasie drugiej tury kampanii wyborczej ograniczyła działalność medialną? W wydanym kilka dni temu oświadczeniu możemy przeczytać, że ma to związek z brutalnymi atakami na jej osobę w mediach. Czy tak jest rzeczywiście? To sprawa subiektywna. Kandydatka zapewnia jednak, że nadal pracuje i nadal spotyka się z mieszkańcami. Spotykam się z mieszkańcami codziennie, spotykam się z małymi grupami, z większymi grupami, spotykam się z przedsiębiorcami, studentami, starszymi ludźmi, mieszkańcami czynszówek, kibicami, spotykam się ze wszystkimi i namawiam, dlatego że to jest w Państwa interesie, w Waszym interesie pójść i zagłosować i zmienić te decyzje, które dotychczas zostały przeciwko Wam podjęte. Wynik prezydencki Małgorzata Jacyniewicz nazywa satysfakcjonującym. W Radzie Miasta jednak wciąż pozostanie jednoosobową opozycją. Trochę zaskoczyły, dlatego że bardzo zmartwił mnie dosyć niski wynik wyborów do Rady Miasta mojego komitetu i to, że tak mało kandydatów weszło, ale w związku z całą aferą PKW, z tym co się dzieje, z tymi nieszczęsnymi książeczkami, w których musieliście Państwo znaleźć komitety wyborcze, ja się też trochę nie dziwię, bo rzeczywiście trudno było znaleźć listy kandydatów, które to listy nie były na początku. Druga tura wyborów samorządowych już 30 listopada i zmierzą się w niej Piotr Trzystek oraz Małgorzata Jacyniewicz. W pierwszej turze dysproporcja głosów wynosiła 46% do 18%.